Witajcie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dragon Age 2. Kontynuujemy zadanie fabularne na wolności. Został nam ostatni mag do odnalezienia, dokładnie niejaki Huon, elf. Musimy porozmawiać z jego żoną Nysą, którą znajdziemy w obcowisku w dolnym mieście. A później zobaczymy, jak to zadanie się rozwinie. Czy to będzie już koniec i trzeba będzie wrócić do Meredith. Przekonamy się. W każdym razie, jeżeli to zadanie uda nam się zakończyć jeszcze w tym odcinku i zostanie nam czas, to pomyślałam, że zabierzemy się za któreś z tych zadań. Może po kolei najpierw zabierzemy się za te zaginione miecze. Tak jak Wam mówiłam, będę ich szukać poza nagraniem, ponieważ wszystkie te miejsca już widzieliśmy, zwiedzaliśmy je, doskonale je znamy, więc będę się z wami witać tylko w miejscach, w których te miecze są, czy też te zwoje. Część w ogóle z tych zwoi, tak samo tych mieczy, już znaleźliśmy, więc na pewno będzie teraz tego mniej do odnalezienia. Ile dokładnie, nie mam pojęcia, przekonamy się w trakcie. Na razie skupmy się na tym zadaniu. Ostatnio udało nam się znaleźć Ewelinę i Emila de Lonset. Z Emilem poszło trochę łatwiej niż z Eweliną, bo jak pamiętacie, Ewelina została niestety zabita. Tam nie mieliśmy żadnego wyboru. Jak będzie z Huonem, przekonamy się. Tu już wszystko zrobiliśmy, więc możemy wychodzić stąd i trzeba udać się do Dolnego Miasta. Jestem ciekawa, co jeszcze będzie tutaj takiego w fabule. Na pewno zadanie fabularne, które będzie już takim ostatnim zadaniem prowadzącym do finału, będzie jakoś zaznaczone. Na pewno w jakiś sposób gra nam przekaże, że jest to finał i żeby zająć się wszystkimi innymi rzeczami, wszystkim, co mamy jeszcze w dzienniku, zanim w ogóle przystąpimy do finału. No ale ja i tak będę chciała to wszystko sobie zakończyć, żeby później skupić się na fabule. Wydaje mi się, że już żadnych nowych zadań pobocznych nie będzie, aczkolwiek mogę się mylić, bo może jeszcze w zadaniu fabularnym coś się nowego pojawi, jakieś zadanie poboczne, kto wie. W każdym razie ja już mam mniej więcej też taką ustaloną drużynę w głowie, którą byśmy wzięli na finish. Starkhaven's too pretentious for me and Cumberland's too boring. You always say you hate commitment. But here you are, 6 years later, still at Hawk's side. Daveline, I thought you'd have noticed by now. I lie a lot. Okej, okay, no to prawda, Varric kłamie dużo. Dobra, tu mamy jakąś skrzynię, też możemy ją sobie sprawdzić. Też trzeba mieć na uwadze to, że te miecze przykładowo, te zwoje, to no, musimy ich szukać gdzieś po prostu w świecie, ale co do mieczy, to możemy je zarówno znaleźć, jak i kupić od handlarzy, więc też będę musiała przeglądać tutaj wszystkich handlarzy i sprawdzać to sobie na bieżąco, więc no, sporo czasu trzeba będzie poświęcić na szukanie tego, ale damy radę. No i jest Nysa. Oh, greetings, Messer. Meryl, what are you doing here? We're here about Huon, Nysa. Oh. When the Templars came, I told them the truth. I hadn't seen Huon in 10 years. But after they left, he came to me. He wanted me to hide him. I used to dream of him returning, but not like this. He's changed, and I don't know him anymore. I sent him away. How has Huon changed? He was obsessed with showing everyone true elven power. He frightened me. Did you see him use any magic? Perhaps blood magic? Would she know it to see it? I don't know. I don't think he used magic on me. So you hadn't seen him since he left you? Huon didn't leave me. He was taken away. When the Templars found out he was a mage, they chained him and dragged him from the alienage, in front of everyone. Now I'm trapped in this sham, married but with no husband and no future. Did he hurt you? Only broke my heart. Do you know where Huon went after you sent him away? I don't know. He disappeared. But Huon said he would return to take me away from this forever. A user, just looking for another handout. I don't know what he means, and I am afraid of him, Messer.
Would it help if I returned? I'll make sure you're safe. I would be grateful. Huan said he would come to the alienage soon, at nightfall. Are you going to arrest him? I think he needs help. Maybe the Circle will be able to heal whatever troubles him. No dobra, mamy jakieś informacje na ten temat. Zobaczmy, co dziennik mówi. Wróć do obcowiska w Dolnym Mieście i rozpraw się z Huanem Elfim Maniem o zmierzchu. No to trzeba będzie przyjść tutaj w nocy po prostu. Ale ciekawe, że Meryl się odezwała. Właśnie tak Meryl i Avelinę wzięłam, bo dawno ich już nie braliśmy. Dawno ich nie zabierałam po prostu i wcześniej wzięłam też Sebastiana, ale wymieniłam go na Varika, bo jednak Sebastian nie wytrzymuje aż tak dobrze na polu bitwy jak Varik. Chodzi tutaj o witalność, o zdrowie, tak? Po prostu Sebastian bardzo szybko pada, on sam w sobie nie ma jakiejś super obrony. Z obrażenia zadaje fajne, szybko strzela, naprawdę jest świetnym łucznikiem, ale Varik trochę dłużej trzyma się na nogach na polu bitwy niż on. Dlatego. Ale Sebastiana też już jakiś czas temu w serii zabierałam dość często na różne misje, więc to nie tak, że go w ogóle nie zabierałam. Ale po prostu na ten moment, patrząc na łotrzyków, to Varik jest taką najlepszą opcją. Dobra, mamy już znacznik tutaj w obcowisku. Zaraz zobaczymy, czy Huan rzeczywiście się zjawił. Co się w ogóle z nim stało? Zdominowanie wojownico. To było ciekawe. Przez Huana. Niewykluczone. Huan. On jest magiem krwi. Hush, love. Don't be afraid. Your blood will bring new life to our people. Someday I'd like to go 1 week without meeting an insane mage. Just 1 week. I'm visionary. I've seen our destiny. I know what fate holds for the elves. The humans keep us down because they're afraid of the magic within us. Look at the magic Nyssa held inside her. She was just afraid to use it. Jest, Huan, zabiliśmy go, dobra. Buty bohaterki i receptura demoniczna trucizna. O kurde, dobra, nie mamy miejsca, słuchajcie. Ja w ogóle miałam sprawdzić sobie te wszystkie bronie. W ogóle coś tutaj można by było dać teraz naszym towarzyszom. Meryl, no, ona ma bardzo słaby kostur. 44 żądło albo 46.
Dam jej to. Do obrażeń naturalnych wróg nie może uniknąć ataku i 5% szansy na regenerację 4% żywotności. Dajmy jej to żądło. Pokażmy to, jak to wygląda. Zobaczmy. Pokażmy, zobaczmy. Dobra, w ten sposób. Okej, mam tu jeszcze jakieś miecze, tarcze. To by się nadawało dla Aweliny. No właśnie. Tarcza przyjaciel maga. 271. Tarcza Arlanża. O, to, to jest super. To walimy. Tarcza barona Arlanża. O kurde. Plus 2723% do odporności na elektryczność, niewrażliwość na odrzucenie i ogłuszenie. Tak jest. O kurde. No i jakiś miecz. Jeszcze. Dla Aweliny. Nagroda Aurwara. 33. Super. Miecz barona. 32. 29. Dobra. Nagroda Aurwara niech będzie. Plus 116 do ataku, plus 3 do pancerza i plus 17% do poziomu zagrożenia. Resztę możemy wyrzucić. No. I super. Tu mamy trochę śmieci, ja ich się pozbędę teraz. No wiadomo, to można sprzedać, ale i tak to teraz mamy tak dużo rzeczy, że to nie jest aż tak istotne, czy teraz na tym etapie gry to sobie sprzedamy, czy też nie. Dobra, sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. Pas. Sprzedamy, czy to wyrzucimy. No i niestety Nysy nie uratowaliśmy. Szkoda, kurde no. Zabił ją. Dobra, zobaczmy, jak wygląda dziennik. Huon, przepraszam, został zabity, Ewelina zabita i Emil de Lancet uwolniony. Zamelduj Meredith o odnalezieniu zaginionej trójki magów. No dobrze. Jeszcze w ogóle chciałam sobie jedną rzecz sprawdzić, zanim w sumie wrócimy do Meredith, ale to teraz muszę stąd i tak wyjść. Chciałam zobaczyć, czy my przypadkiem nie mamy możliwości powrotu do... Bo tych dwóch magów, Ewelina i tego Huona, i tak zabiliśmy, ale czy my nie mamy przypadkiem możliwości powrotu do Górnego Miasta, do... No sami wiecie. Do rezydencji de Lancetów i czy nie możemy im przypadkiem przekazać tego, że odnaleźliśmy ich syna, że coś się z nim stało i tak dalej. Bo w sumie, gdyby była taka możliwość, może jest jakiś ukryty dialog, wiecie. Chciałam to sprawdzić, bo w sumie tak sobie pomyślałam, czy my przypadkiem nie możemy się tam do nich dostać i przekazać im tego, co tam się dzieje. Tylko, że ja muszę teraz sobie przypomnieć, gdzie to było na mapie. Posiadłość w Górnym Mieście, rezydencja Fenrisa. Gdzieś na tamtym obszarze, gdzieś niedaleko rezydencji Fenrisa. Yes? Is it like you thought? It's nice, isn't it? He seems nice. Yes, he's very nice. I know, and you're so cute when you're with him. Not like normal you at all. Haven't you got something unholy to do? No, we're following Hawk. That's important too. Okej. Okay. O, w sumie mogłabym tutaj posprzedawać co nieco. No właśnie, mogę sprzedać te śmieci. Zobaczmy, czy coś jest tutaj do kupienia takiego. Runę ognia możemy kupić. I w sumie tak sobie myślałam, może miksturki lecznicze wykupimy, miksturki z lerium. Takie rzeczy, niech będzie. Tego nigdy dość. W sumie. Czy tak powoli można w ten sposób... W ten sposób można było troszeczkę już się przygotować do... finału, wiecie. Tak jeszcze patrzę, wiecie, za tymi zaginionymi mieczami. Ale tutaj chyba u tego właśnie Korwala mieliśmy ten zaginiony miecz. Dobra, lecę jeszcze do rezydencji de Lancetów i sobie sprawdzimy to. Czy rzeczywiście będę w stanie to jakoś ogarnąć. Czy mogłabym tam po prostu zajść? Wydaje mi się, że nie, ale chcę to i tak sprawdzić. Dobra, tu się szło w tę stronę i w prawo, prawda? Wiem, że zadanie mówi, że mamy iść do Meredith, ale chciałabym to sprawdzić. Coś mnie tak pchnęło i chcę po prostu wiedzieć, czy my możemy do nich tam przejść, tak sami z siebie.
Nie. A to było tutaj, prawda? Tak, tutaj. A tutaj co mamy? Ukryte przejście. Nie, to wszystko pewnie też było powiązane z zadaniem. Możliwe, że to było też powiązane z jakimś zadaniem, ale nie możemy przedostać się do... A to na pewno tutaj było na 100%. No dobra, skoro nie możemy, no to nie możemy. To się dostaniemy po prostu do katowni i udamy się na spotkanie z Meredith. W takim razie. Jeżeli nie da się przejść do Delonsetów, tak, ale tak myślałam, czy przypadkiem twórcy nie zrobili tutaj czegoś takiego. To byłby fajny smaczek, fajna rzecz taka dodatkowa, o której gra nie mówi, że na przykład wracamy tam, jeżeli sami chcemy, tak, wiecie, z ciekawości, że zobaczyć, czy coś się dzieje i na przykład jest jakaś scena albo jakaś dodatkowa rozmowa z nimi. Twine? When did I loan you a ball of twine? You gave it to me when I first moved here, when I kept getting lost in Lowtown. It drove the merchants in the market completely batty, but it did help me find my way. Keep it, Daisy. I don't think I'll be getting lost again anytime soon. Well, you never know. Might need to tie a package up, hang a lantern, dress a roast chicken. It's multi-purpose. No, w sumie Warik ma rację. A zajrzyjmy jeszcze tutaj do tego kupca, co? W sumie tu jeszcze nie zaglądałam. Oni też handlują tutaj bronią, zbroją i tak dalej. Może... O, patrzcie właśnie, mają miecz Kunari kolejny, tak. Zbroja, zobaczmy. Wulkaniczna tarcza. Runa odporności też możemy kupić. Ale jeden tutaj miał. Miał miecz Kunari. Kalen, możemy z Kalenem pogadać? It seems you've become less a friend to the Templars in the years since your ascent. But surely you're the only mage in Kirkwall who can approach the Knight Commander directly if you wished. What would you have of me? O, możemy pogadać. Everyone says the Knight Commander's gone crazy. Are you still behind her? The people ask too much of her. She needs a spine of iron to survive her position. I have seen madness before. I saw Uldred's eyes when there was nothing human left in them. The Knight Commander. She is not there yet. But I do not have to ask where the rumors come from. If it comes to war with the mages, whose side do you think the Grand Cleric will take? She is bound by faith and duty to support the Templars. We have dominance over mages by divine right. But it is cruel how she leads them on, letting them think they might have a chance at rebellion. I just wanted to see how an old friend is doing in this difficult time. After what happened in Ferelden, I told myself I would never again question the purpose of the Order. But it grows harder each day to tell whether I'm serving the Templars or only the Knight Commander. It may be that they are no longer one and the same. Okej, fajnie było pogadać z Kalenem. Dobra, ja bym chciała się zameldować do Meredith i teraz właśnie pytanie. Zamelduj Meredith o odnalezieniu zaginionej trójki magów. No dobrze, ale ja tego nigdzie nie mam na mapie. Sala Templariuszy, czekajcie, tam. Dobra, tam. Przecież Komtur przecież była w tamtym miejscu. Orsino też tam był. No dobrze, i jak to zakończy się teraz, to będę szukać tych zaginionych mieczy, słuchajcie. I zobaczymy, jak będzie z czasem. Może jeszcze uda się w tym samym odcinku znaleźć te awergańskie zwoje. Jak nie, to w następnym będziemy ich szukać, ale chciałabym już jedno właśnie, na jednym się skupić, jedno już dokończyć. I wtedy będziemy mogli skupić się na fabule. Dobra, tutaj jest Meredith gdzieś. Okej, czyli ona nie zmieniała miejsca, jest dalej tu. I'm led to believe that both Huon and Evelina are dead. Unfortunate, but necessary. It seems, however, that we have still heard nothing of Emile de Lancey. No, pozwoliliśmy mu uciec, więc nie powiemy, że uciekł, tylko że nie żyje tak. Emile was killed. Yet we have no body, no witness to a battle. Most curious. Regardless, your part in this is done. No, moim zdaniem to wina Templariuszy.
ale lepiej nie zadzierać z Meredith, lepiej jej nie wkurzać na ten moment. I am pleased to have played a part in keeping the city safe. I bid you good day, champion. No, widać, że to jest takie napięcie, nie? W tej rozmowie, ale zaciśniemy zęby, nie będziemy jej na razie wkurzać. Mamy tutaj coś nowego, mały problem. Patrzcie na to, zadanie dla towarzyszy. No dobra, to też można by było zrobić. Ale ja bym się chętnie zajęła tymi mieczami teraz, a tym byśmy się zajęli w następnym odcinku i ewentualnie te zwoje w następnym. A tu zadanie fabularne, tego już za wiele. Coraz więcej magów cierpiących pod uciskiem templariuszy zwraca się ku magii krwi, a konsekwencje tego bywają straszne. Jeśli chcesz być na bieżąco, czytaj listy od pani Comptur i pierwszego zaklinacza, czyli w fabule po prostu trzeba będzie na bieżąco wracać do posiadłości. I ja też w międzyczasie po prostu między tymi odcinkami będę już przyszykowywać swoją postać pod finał, czyli kupować sobie jakieś runy, dawać towarzyszom jakieś właśnie wzmocnienia, tworzyć zapas mikstur leczniczych w razie czego, miksturek z lirium, miksturek na wytrzymałość itd., itd. No i zobaczę jeszcze, jak to jest z tymi truciznami i bombami. Coś tam jeszcze potworzę poza nagraniem i na odcinku wam pokażę. Tu z Warikiem trzeba będzie w Hanged Manie pogadać. No dobra, ale ja bym się chciała teraz skupić jednak na tych zaginionych mieczach, więc robię cięcie i widzimy się za chwilę, jak znajdę jakiś miecz. Trochę trzeba będzie poszukać. Fajnie, że udało się tu już znaleźć. Tak myślę, że podobnie jak z tymi księgami, mniej więcej po jednym mieczu w jakiejś konkretnej lokacji będzie. Więc w sumie, jeżeli w Katowni znaleźliśmy miecz, a wcześniej w Górnym Mieście u Korwala, to te dwa miejsca możemy już odhaczyć. Będziemy szukać dalej. Może Mrokowisko, może Dolne Miasto. W Dokach w sumie też na pewno jeszcze nie mieliśmy miecza, więc będę szukać. Okej, słuchajcie, szukam tych zaginionych mieczy. No i tak, w Górnym Mieście kupiliśmy, jak pamiętacie, w ostrzach Korwala kupiliśmy miecz. Teraz Katownia była i sprawdziłam jeszcze Dolne Miasto wszystkich kupców i okazuje się, że u nikogo nie ma, więc na pewno tam też już kupiłam miecz, ale postanowiłam sprawdzić jeszcze Dolne Miasto nocą i natknęłam się oczywiście tutaj na jakiś zbirów pod nazwą Jej Sługa, załatwiałam ich i tutaj leży gruz. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Miecz Kunari, kolejny, więc Dolne Miasto nocą oczyszczone, jeżeli chodzi o te zaginione miecze, no bo wszędzie jest po jednym mieczu, jak do tej pory tak było. I teraz przeszła do Mrokowiska sprawdzić, co tam się dzieje. W Mrokowisku nic nie było, ale właśnie jak byłam w Mrokowisku, to przypomniało mi się, że tam rzeczywiście znalazłam wcześniej miecz Kunari i był on w klinice u Andersa, w skrzyni za nim. To mi się przypomniało, a nigdzie więcej w Mrokowisku żadnego miecza Kunari nie znalazłam. Przeszłam do doków za dnia, nic się nie wydarzyło, przeszłam do doków w nocy i teraz jestem w tym miejscu, tutaj gdzie mamy kapitanat portu i tu na prawo od tego włazu tutaj, tego przejścia do kanałów jest sterta kości. Tu mamy kolejny miecz, ale w razie czego sprawdzę jeszcze dokładnie, bo to dopiero weszłam tutaj do doków. Kolejny miecz Kunari. Okazuje się, że mogą być dwa miecze w jednej tej samej lokacji. W tym przypadku tak jest. W poprzednich tak nie było, ale w tym jednak jest. Myślałam, że raczej nic nie znajdę, ale i tak wolałam sprawdzić dla pewności. Tu mamy kufer mistrzowski, który no, otworzył mi Warik. Jest miecz Kunari w tym wszystkim. I to jest w tym miejscu, gdzie mamy przetwórnię ryb Smetiego. To jest to miejsce, już wam pokazuję na mapie. Tutaj. Okej, w razie czego poszukam jeszcze dalej. Jak nie będzie już nic tutaj, to widzimy się w innym miejscu po prostu. Okej, słuchajcie. Zwiedziałam jeszcze do końca doki. Sprawdziłam sobie okaleczone wybrzeże całe, ale okaleczone wybrzeże jest całe wyczyszczone. Nie jestem pewna, czy tam gdzieś był jakiś miecz. To jest duża lokacja. Wydaje mi się, że wcześniej gdzieś tam mogłam znaleźć jakiś właśnie zaginiony miecz Kunari, tylko że to było wcześniej, jakiś czas temu. Ale nigdzie więcej indziej nie znalazłam, więc lecimy do Tarwasa i zobaczymy, czy to jest rzeczywiście wszystko. Have you located any Kunari blades? This is what I found. If you find more, bring them to me. Have you located any Kunari blades? I have to go. Kurde, no i to jeszcze nie wszystko.
Słuchajcie, ja jeszcze będę musiała to sobie sprawdzić, bo coś mi tu się nie wydaje. Znalazłam już na pewno miecz w Górnym Mieście. Znaleźliśmy miecze w Dolnym Mieście, znaleźliśmy w Katowni, w Mrokowisku. Na Okaleczonym Wybrzeżu na pewno też coś było, zwiedziłam całe, jest ono całe wyczyszczone, więc na pewno był jakiś tam miecz. Na Rozdartym Grzbiecie nic nie znalazłam takiego. W Dokach znaleźliśmy miecz. I no nie wiem, no wydaje mi się, że to już jest wszystko. Nie wiem, jeszcze zrobię cięcie, jeszcze ewentualnie popatrzę na mapę. Okej, słuchajcie, sprawdziłam to sobie, o co chodzi z tymi zaginionymi mieczami i dlaczego nie mogę oddać wszystkich. Wychodzi na to, że ja praktycznie zebrałam wszystkie oprócz jednego. I teraz troszeczkę mam pewien mętlik w głowie. Będziemy kończyć sobie ten odcinek, ale ja sobie sprawdziłam, czy mogę się wczytać. Niestety nie jestem w stanie się wczytać, żeby zdobyć ten jeden miecz, więc to zadanie będzie w naszym dzienniku. Niestety go nie dokończymy. Wszystkie te miecze, które zebrałam są... O, teraz się wczytałam tutaj, gdzie przed chwilą byliśmy. Wszystkie te miecze udało nam się praktycznie odnaleźć. Jeden jedyny miecz, jaki został jeszcze do odnalezienia, znajduje się w posiadłości Delonsetów, który jest tylko i wyłącznie do zdobycia podczas zadania na wolności, które już ukończyliśmy. No ale właśnie, to jest podczas eksplorowania posiadłości Delonsetów. Tylko że ja teraz mam takie wrażenie, ja będę musiała to sprawdzić jeszcze na nagraniu na poprzednim odcinku, jak to było, kiedy weszliśmy do posiadłości Delonsetów, od razu odpaliła się cutscenka. Ja mam wrażenie, że no, albo odzyskaliśmy wtedy kontrolę nad postacią po rozmowie, albo od razu wyszliśmy stamtąd, to też jest możliwe. Niestety tego miecza nie da się inaczej zdobyć, nie da się dostać do posiadłości Delonsetów poza tym zadaniem, jedynie w tym zadaniu i tam mamy ten miecz do podniesienia, tak? Mam pozostałe wszystkie, absolutnie wszystkie miecze, jedynie tego jednego mi brakuje i nagroda jaka by była, to po prostu jeżeli przyjmiemy, zdecydujemy się na złoto, przyjmiemy złoto, to w postaci suwerenów, no i oczywiście punktów doświadczenia, jeżeli nie, to tylko same punkty doświadczenia i nic, i ten. I chyba jeszcze jakaś broń, tutaj doczytałam się, że broń dostajemy, a tak poza tym nic więcej, to jest takie zwykłe zadanie zbierackie, poboczne, więc nie jestem w stanie już zebrać tego miecza, ponieważ sprawdziłam sobie zapisy, które tutaj mam. No i zapis. Zapis, jaki mam, to jest ten, który teraz zrobiłam w razie, żeby się właśnie wrócić tutaj, cofnąć, ponieważ chciałam się wczytać wcześniej. No i mamy autozapis Górne Miasto, autozapis Dolne Miasto, to jest jak zbierałam te miecze już po zakończeniu zadania fabularnego na wolności. I zapis fabularny, przejście w kanałach, to jest po walce z Eweliną, czyli tą kobietą magiem, którą znaleźliśmy w kanałach w Mrokowisku. To jest już po odwiedzinach Emila Delonseta, po odwiedzeniu go w Wisielcu i po odwiedzeniu jego rodziny. A tutaj ostatni zapis przed tym, to są tereny łowieckie wschodnie, jest to zapis jeszcze z dodatku DLC. Więc mogłabym w sumie zrobić ten zapis, ale musiałam od nowa... No, musiałabym dokończyć dodatek, czyli powtarzać właściwie całą końcówkę dodatku i powtarzać zadanie fabularne, a z tego zapisu nie ma niestety żadnego przejścia do posiadłości, bo też to sobie sprawdzałam, czy ja nie mam tutaj jakiejś możliwości powrotu do samej posiadłości Delonsetów, czy nie. Jedynie można przejść do tego kufra, w którym znajduje się miecz, jedynie będąc w samej posiadłości. Jak się już z niej wyjdzie, to nie ma jak do niej wrócić, także to jest jedyny miecz, jakiego nam brakuje. Poza tym mamy wszystko. Więc słuchajcie, ja będę kończyć odcinek. Te zaginione miecze, no, powiedziałam wam, sprawdziłam to sobie, zweryfikowałam. Mamy praktycznie wszystkie, tego jednego brakuje. Niestety nie mam jak go już zdobyć, więc to zadanie będzie wisiało w dzienniku, ale praktycznie udało nam się prawie całe zrobić. Skupimy się w następnym materiale na tych afrykańskich zwojach. Miejmy nadzieję, że tu się uda je zrobić, ale najpierw zaczęłabym tutaj od rozmowy z Warikiem. Albo możemy zacząć od szukania po prostu tych afrykańskich zwojów z Gwapychy. Tutaj chyba dwa zwoje udało mi się znaleźć, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, ile ich jest, ale no na pewno jest ich jeszcze trochę, może, nie wiem, może jeszcze trzy, powiedzmy, może jest ich pięć, może sześć, zobaczymy. W każdym razie dwa wiem, że na pewno udało mi się zdobyć, a później skupimy się na zadaniu pobocznym dla Warika i będziemy lecieć dalej z fabułą. To wszystko, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zachęcam was gorąco do oceny oraz do komentowania, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków.
To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.